siema z tej strony Desu i chciałbym wam pokazać mapę, czyli no to co zbudowałem na niej. Oto to jest taki zamek, no i tu wioska. Oczywiście tu nie skończyłem wszystkiego, jeszcze chciałbym tu uzupełnić ten środek. Tu jest taka mini farma zboża, wiatrak, też takie obudowane. Tu jak widzicie wioska. Jak połączyłem, tu jest taki mały też fort. I tutaj jest główny zamek. Trochę się namęczyłem z budowaniem tego, bo budowla jest duża po prostu. I trochę mi dużo czasu zajęło to budowanie. Oczywiście da się tu wejść, tu jest brama, tu jest główne wejście, wyjście, mury obronne. Tu jest, nie wiem jak to nazwać, ale to jest tak w tym głównym, gdzie zasiada król. Tu mamy przejście podziemne do tamtego fortu, co pokazywałem. Nie do tego, tylko do tego fortu. Za tym obrazem jest ukryte przejście. To chyba teraz nie wejdę, bo jest bajka. O, i się otwiera. Po prostu drzwi mi się zamknęły. No i tu jest przejście i można po prostu uciec z zamku. Zaraz wam pokażę dalej, co tu jest. O, Enderman się pokazał. Tu jest sala tronowa. Czerwony dywanik, tron. A tu jest wyjście na taki główny balkon tego zamku. I tu po drabinkach, jak zejdziecie, macie zejście do tego miejsca. Na zamku znajduje też się farma, dwa źródełka wody. Tu mamy przejście do tego niżej poziomu, wieże. No i u góry też taki mur dobudowałem. Tu też jest fajny widok i wszystko ładnie widać. Jeżeli ktoś chciałby save'a z tej mapy, to napiszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę. Wtedy udostępnię save'a z tego świata i każdy będzie mógł sobie zagrać na tym. Oczywiście zwierzątka. Planuję też dobudować tutaj port z tej strony albo z tamtej, tylko się nie mogę zdecydować, bo bym dobudował tu jeszcze mur. Tak, tu bym dobudował jeszcze mur do tego miejsca. Tu bym jakiś zamek jeszcze taki mniej więcej zbudował, a niżej jakieś doki, molo, jakieś takie drewniane elementy. Taka zatoczka tu by była. Ale to w przyszłości. Tu się robi bug, nie wiem czemu. Na światło. No, bo z tej strony za bardzo miejsca nie ma. W sumie i tak to są bagna. Ale tutaj więcej jest miejsca i mniej tych drzewek, a to tak gorzej z tym jest. Z umiejscowieniem tego. Więc i w ogóle też jest za duże zniesienie tutaj, więc to by nie miało sensu budować tego. Dlatego chyba zdecyduję się po tamtej stronie, albo dobuduję też coś tutaj. Bo mógłby być port zamku i tego miasta. Chciałem też to miasto powiększyć, ale chyba nie było sensu, bym miał za dużo budowania. A ta wielkość też wystarczy. No, parę domków jeszcze tu się zmieści. Nie wiem, co by tu jeszcze dobudować. Bo tu jest też taka warownia w środku. Nie za duża. Świątynia. Chciałem tu zrobić jeszcze przejście, ale nie zmieściłem się z tym i to po prostu nie da rady. A chciałem zrobić takie tajemne, czy nie tajemne, tylko takie przejście. Nie wiem, tak nazywam. Próbowałem też tak zrobić, ale to było bez sensu. Bo wtedy widać to. A na tym nie o to mi chodzi. Chciałbym to, żeby było estetycznie zrobione. No i to by było na tyle z tej mapy, bo więcej nie zbudowałem, ale mi się to podoba. Jeżeli chcecie tą mapę, to oczywiście udostępnię linka do pobrania tej mapy. No i dzięki za obejrzenie. Cześć!